Witajcie kochani, z tej strony Terp i znów mam przyjemność zaprosić was na kolejny materiał na kanale Valorant Polska. Tym razem porozmawiamy sobie o sytuacjach, w których zostajecie na placu bitwy samotnie. Jak profesjonaliści zachowują się w klaczu i co pomaga im przezwyciężyć przewagę liczebną rywali? Przestudiujmy to sobie na kilku przykładach z ostatnich tygodni. W porównaniu do innych elementów gry, klacz jest czymś, czego po prostu nie da się zaplanować. Ciężko wszak przewidzieć, w którym momencie zostaniecie sami na placu boju i z iloma przeciwnikami będzie wam dane się mierzyć. W takich chwilach najważniejszy będzie wasz spryt, ale także spokój oraz oczywiście pewna ręka. Gdy przyjdzie wam rozgrywać trudnego klacza, przede wszystkim starajcie się go rozebrać na czynniki pierwsze. Walka z trzema przeciwnikami jednocześnie brzmi zatrważająco, jednak gdy twoi oponenci popełnią błędy i będą wychodzić na ciebie pojedynczo, możesz to wykorzystać i zostać bohaterem swojej ekipy. Tak jak już podkreśliłem, każdy kolejny klacz to zupełnie inna bajka niż poprzedni. Gdy zostaniecie już sami, starajcie się szybko przeanalizować, jakie argumenty macie po swojej stronie. Często kluczowe mogą się okazać wasze umiejętności. Spójrzcie, jak BCJ w genialny sposób używa drona, by namierzyć i oznaczyć drugiego rywala, a później wykorzystuje fakt, że na ascencie wiele ścian można przeskanować. Innym przykładem jest zagrywka Awowy w meczu przeciwko Ascent. Gdy Duńczyk rozbił już klacza i doprowadził do sytuacji 1-2, genialnie dorzucona paranoja pozwoliła mu bezpiecznie zeskoczyć z Heavenu i zakończyć rundę. Zwracajcie również uwagę na to, co dzieje się wokół was na mapie i wykorzystujcie informacje od poległych sojuszników. Na klipie widzimy, jak Doma pomimo braku pancerza nie miał zbyt wielu problemów z wygraniem klacza, bo doskonale zdawał sobie sprawę z tego, gdzie byli ustawieni przeciwnicy, którzy wcześniej uporali się z jego drużyną. Ważne jest również to, abyście pamiętali o zmienianiu swojej pozycji. W sytuacjach, gdy w klaczu mierzycie się z więcej niż jednym przeciwnikiem, informacja o waszym położeniu szybko powędruje do pozostałych rywali, więc starajcie się przesuwać używając chodu, by zaskoczyć kolejne potencjalne ofiary. W dużej mierze będzie się tutaj liczyć wasz game sense. Jeśli przykładowo brakuje wam informacji o położeniu rywala, starajcie się nasłuchiwać kroków lub dorzucanych umiejętności, a po zdobyciu jednego fraga sprawdzajcie inną pozycję, z której ktoś może was domykać. Zmieniając swoją pozycję nie tylko utrudniacie robotę przeciwnikom, ale też ułatwiacie sobie. Nukie, robiąc małe kroczki do przodu i do tyłu, w piękny sposób uniknął flesza od Sky, przez co nie ryzykował, że w decydującym momencie będzie oślepiony. Jeśli niekoniecznie lubicie tańczyć z przeciwnikiem, możecie też po prostu zwiać. Zobaczcie, jak Dapper zwiewa przed dojeżdżającym go rywalem, przez co kupuje mnóstwo czasu w sytuacji after plant. Nawet gdyby zawodnik Sentinels został w tym scenariuszu wyeliminowany, to i tak odebrałby szansę na rozbrojenie Spike'a swoim rywalom. W tego typu sytuacjach możecie też przykładowo baitować przeciwników dzięki swoim skokom. Na przedstawionym klipie Purer świetnie wszedł do głowy przeciwnikowi, wykorzystując zalety otoczenia, przez co na koniec wychylił na darmową eliminację. Czasami odpowiednie namieszanie movementem może sprawić, że wasza przeciwniczka lub przeciwnik zgubi się w tańcu. Sami zresztą widzicie, jak Hiko połączył pasodoble z ogromną siłą spokoju, co pozwoliło na wygranie niesamowitego klacza. A jeśli jesteście w gorącej wodzie kompanii i czujecie się mocniej strzelecko, na nich! Tak jak Leo. Wiem, że się powtarzam, ale na koniec jeszcze raz chcę podkreślić, że klacze to jeden z najbardziej unikalnych elementów meczów. Co za tym idzie, często najlepszym rozwiązaniem będzie pójście na żywioł. Nie bójcie się szalonych rozwiązań, bo w trudnym położeniu nutka szaleństwa może się okazać game changerem. Spójrzcie na mocno nieszablonową zagrywkę od Nukiego. Litwin, zdając sobie sprawę z tego, że nie ma czasu na ewakuację, postanowił pozostać w zasięgu blokady Killjoy. W teorii? Pewna śmierć. W praktyce? Szansa na to, że rywale nie pomyślą nawet o sprawdzeniu tak bliskiego kąta. Decydując się na szalone zagrywki, starajcie się zmaksymalizować swoje szanse poprzez użycie umiejętności. Czy ktoś spodziewałby się, że Asuna w sytuacji 1-1 postanowi zaprezentować podniebny dojazd? Śmiem wątpić, a fakty są jednak takie, że była to rewelacyjna decyzja, bo mało kto jest gotowy na szarpnięcie celownikiem tak mocno do góry w tak bardzo newralgicznym momencie danej rundy.
Skoro mowa o pracy na wysokości, to zobaczcie, jak w sytuacji klaczowej postanowił zachować się Nukiem. Ściana wykorzystana przez Litwina jako winda, żeby zyskać high ground i zaskoczyć rywala? Myślę, że tutaj spokojnie możemy przyznać certyfikat jakości Sage. Nadal nie jesteście przekonani do puszczenia wodzy fantazji? To spójrzcie na zachowanie Awowy w klaczu 1-2. Jeżeli to się udało, to naprawdę wszystko może się wydarzyć, więc po prostu do dzieła, kochani. Pamiętajcie też, że we wszystkim warto mieć jednak umiar. Nawet decydując się na czyste szaleństwo, nie zapominajcie o limitach waszej postaci czy samej gry.